Dzień dobry, Stefan, przywitaj się. O, patrzcie, Robert Sferczyk mówił, że jak Stefan ma ogon do góry, to będzie udany dzień. Także Stefciu ma ogon do góry. I mamy dla Stefcia żarełko. No, także Stefciu dostał swoją porcyjkę, wcina, a ja wam wszystkim życzę stosunkowo udanej niedzieli, jak to mówi Zbirek, i lecimy pokopać. Siemandero, jesteśmy już z ekipą. Waldi, Martin, Mariusz, zaczynamy drugi dzień poszukiwań depozytów na starej, nieistniejącej wiosce, także oglądajcie i miłej zabawy. No i z pierwszego dołeczka takie coś tutaj, nie wiem, Mercedes. Pierwszy prototyp znaczku Mercedesa. Muszę wam to pokazać. Patrzcie, to były kiedyś piwnice, co? Ojej, ten kamień, to wszystko, co to są za budowle. No. Mega. Mega, mega. Stare dęby. Ten tam już jest taki z tym. Z jemiołą. Ja mówię na początku, chłopaki, pocałujmy się pod jemiołą, to będzie szczęście dla nas. No, szukamy. Znowu śmietnik duży, ale zobaczymy, co to będzie. I wyskakuje monetka. Jakiś moniaczek. Ale... O kurka. Poczekajcie. No, patrzcie. Co to jest? Ja nie chcę jej bardzo maltretować, bo ona jest strasznie jakaś taka ten, ale jest chyba sreberko. Patrzcie, z drugiej strony nie, jest taka bardzo oblepiona, ale tu... Także jest chyba srebrny strzał. No, super. Patrzcie, Martin mówi, z takiej wysokości wali. No to będzie śmieć. No może będzie śmieć, zobaczymy. A, no dobra. Waliło, bo waliło. Ale w takim terenie trzeba to sprawdzić. I co? Jeszcze? O, straszne korzenie, to nie jest tak łatwo pokopać. O Jezus. No dobra, weź to zostaw. Także tyle. O, idę. Zaraz Martin obok tego śmietnika. No złoto trafił. Patrzcie. Złoto Weimaru. Orzeł czy reszka? Co to? Piąteczka. No piękna. Piękna. Gratulacje. Patrzcie na to, dołek, a tu mi coś wyskakuje. O! I co to jest? Jakaś obrączka. Jakaś może obrączka. Nie wiem, ale taka zaś nie działa. Spróbuję zobaczyć, czy jakieś bicia ma. No jest to najwyraźniej jakaś obrączka, ja nie mogę jej doprostować. Nie wiem, czy ja ją trafiłem, czy coś. Takie tutaj złoty kolorek przebija, ale złoto to nie jest na bank, bo jest za bardzo zaśniedziałe. Patrzcie, kurde. Liście łapie na ostrości. No. Jest coś ładnego. O. A to będzie
To będzie śmieć. Martyn mówi, że ma kolor jakiś. Śmieć raczej. Może jakaś moneta. Albo coś maleńkiego zupełnie, nie idzie tego zlokalizować. Nie, jakaś pierdółka. Ale zobaczcie, cewka Martyna. Martyn mówi, jakby chodził i powietrze nosił. O, nie, jest jakieś zdobionko od czegoś. Albo to jest jakiś ten, od podcisku może, takie już zniekształcone, co? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No. Także wracając do tematu. Ile to waży? Oj, nie wiem dokładnie, ale... Tyle co nic. Tyle co nic. No i jest, widać ładną patyneczkę. Zobaczymy. Co to? A, jedynka. I teraz, kurde, powiem wam tak. Nie chcę mówić, bo mnie zaraz Mustafa opierdzieli, że ja tutaj mówię Prusak, a to jest chyba cesarstwo. Także powiem, jedynka fenolek. O, jak ładnie się robi. Patrzcie na wierzchu, co leży. To ładna butelczyna. Szkoda, że nie ma szyjki. Ale ładna, ładna. A ciężka? O kurde, naprawdę. Bardzo coś ciężkiego. Ładna. Żadnych takich nie ma tutaj jakichś napisów. No ale od czegoś to było. Fajne. O, jeszcze, kurczę, dostałem wczoraj taki opierdziel od Włóczyki Poszukiwacz. Kolego, naprawdę, przepraszam cię, zrobię Forest Challenge. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Ja od tego się tam nie migam. Naprawdę, czasu coraz mniej, a wiecie, jak to jest. Tutaj ekipa dzwoni, jedziemy szukać. Tam, kurczę, obowiązki domowe, tam praca. A znajdę tą chwilkę. Jeszcze raz przepraszam cię, przyjacielu, Włóczyki Poszukiwacz. Zrobię to i na pewno będziesz o tym powiadomiony. Oj, kolejny dołeczek i wyskoczyło nam guziolek. O, jaki ładny prusaczek. Patrzcie. No, jest ładny, pruski urzędniczy, piękny guzik, no, a stan jego jest, no kurczę, idealny. No dobra, przesadziłem, już schodzi, a tak mi się wydawało, no śliczność. Kurczę, patrzcie, jak to fajnie wygląda. To się aż naprawdę miejsce takie, że no idę tu taką dróżką przy tych kamlotach. Jest taka wytyczona, ale jak widzicie, na sygnały jest pusto. O. Wszędzie takie ruiny fundamentów, trochę gałęzi, ciężko, trzeba uważać, żeby cewki nie uszkodzić. O, nie, to jak zwykle uderzenie i lekkie wzbudzanko, chociaż Simplex tego nie ma. Simplex się tak nie wzbudza, jak gareciaki. A, żelazo. A co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Zaskoczyliście mnie wczoraj tymi subami. Kurczę, dziękuję. Wczoraj naprawdę to tak poprosiłem o subskrypcję i poszły te suby. Także
jestem coraz bliżej 1000. Już sobie tak powiedziałem, jak dobiję do 1000, to chyba sobie dziarę zrobię poszukiwacza, jakąś dziarę detektorysty. Mówię, na 1000 subów wlatuje dziara detektorysty. Taki mój pomysł. I patrzcie, tu z dołeczka co wyskoczyło. Taka nakrętka. No, też ciekawostka. Od pasty jakiejś, od jakiejś tubki, ale fajne napisy. Tyle co ja tu wyczytałem. Kaloderma Wolf and Son. O kurczę, no. Tak z taką zakrętką. O, Martin coś pokazuje. No. Też jest coś ładnego, zdobionego, kawałek czegoś. Że jakieś tu resztki znajdujemy. No. Martin mówi, że ma sygnał, także na odchodniaczka. Jak to mówią, czyściutki sygnał, zobaczymy, co ten Deus widzi na czyściutko. Jaki tu będzie odchodniaczek. O, w ryłce. No i tyle. Wystrzelona pepesza. Także wystrzałowy dzień był. Może nie tak bardzo jak wczoraj. Zwijamy się do domku, żegnamy miejscówkę, zaraz zrobimy podsumowanie. I to będzie na tyle. No dobra, lecimy z podsumowankiem. Tutaj Mariusza, znajdki, PRL-ki. Fajna stara łyżeczka, taka ciekawa, dosyć bardzo ciężka. No, śliczniak. Tu moje śmieci. Patrzcie, jak to kiedyś robili. Jakie to jest zakrętka od wszystkiego. Taka od tej pasty. Rewelacja. No i feniolek, guziczek, jakaś obrączka. I te moneta Argentum, czy Monetia. Martynek tutaj nakopał. O, ładne. Ładny guziolek. Fenolki są. Tu też coś ładnego. Guziolek leci w prezencie do Mustafy, tak jak mówiłem w rozmowie Sławciu. Oni się śmieją, już go zakosiłem. No i Waldi zrobił petardę na koniec. Tak pół petardy, ale klamerka mega. No, jest świetnie, patrzcie. Kurczę, no szkoda, szkoda, że nie cała, ale jest rewelacyjna. No, dobra, jeszcze Waldiemu, Waldi chciał tu schować przed nami, kurę, fant, super, ale jeszcze od pieczęci. Patrzcie, no, super, to jest petarda też, no. Ekstra. No dobra, na dzisiaj się żegnam z wami. Ekipa, żegnamy się z naszymi widzami. Pozdrowionka dla wszystkich. Patrzcie, ci tam o klamrze gadają teraz zajarani. Pozdrowionka dla wszystkich. Pokiwajcie wszystkim, co nas oglądają. Fajnie było, fajny wypad. Szkoda, że Michała z nami nie mogło być, ale niestety jego ukochana, problemy zdrowotne, także Michał, trzymaj się, jesteśmy z wami, będzie wszystko dobrze. Na pewno wszystko się ułoży, szkoda, że nie byłeś, ale no są sprawy ważniejsze. Także co, jak się podobało, subskrybujcie, jeszcze raz mówię, zaskoczyliście mnie wczoraj z tymi subami, dziękuję wam bardzo, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia następnym razem, hej, trzymajcie się. Patrzcie na to, jest Stefciu. Jest Stefcia narzeczona. Ale jaja, Stefan, ty bydlaku, żebym ja tu ojcem chrzestnym nie musiał zostać.